Witamy Państwa bardzo serdecznie na kanale PAS TV. Jesteśmy na majówce u Tadeusza Rolnika. Naszym kolejnym gościem jest farmaceuta Janusz Nawolski. Witamy Pana bardzo serdecznie. Zapraszamy. Panie Januszu, Pan już był naszym gościem. Tak. Wiem, że jest Pan farmaceutą nie tylko, jest Pan farmaceutą z powołania, tak można powiedzieć, tak? Jest to Pana pasją, interesuje się Pan tym. Mamy sporo maili od naszych widzów, gdzie chcą mieć więcej informacji na temat suplementów. W mediach jest chaos. Jak rozmawiamy z lekarzami, nie ze wszystkimi, ale część lekarzy, nawet niedawno w telewizji, nie będę wymieniał jakiej mainstreamowej, słyszałem wypowiedź Pana doktora, że jak komuś nie szkoda pieniędzy, to niech kupuje witaminy. Z drugiej strony wiemy, że tak nie jest. Proszę nam powiedzieć z punktu widzenia Pana jako fachowca, farmaceuty. Czy trzeba używać suplementów i jaki jest ten rynek suplementów? Mówimy o rynku polskim, tak? Bo w tej chwili mówimy o tym. To przede wszystkim trzeba powiedzieć, że rynek suplementów diety w Polsce jest w tej chwili bardzo słabo uregulowany, w sensie i prawnym, jak i również jeżeli chodzi o to, co się dystrybuuje, czy w sieci, czy powiedzmy w sklepach zielarskich, czy na przykład w aptekach. Są przewidziane w ciągu najbliższych miesięcy, czy powiedzmy w ciągu najbliższego roku zmiany regulacyjne dotyczące rejestracji suplementów diety, kontroli suplementów diety. Właśnie, a na dzień dzisiejszy jak to wygląda? Na dzień dzisiejszy, jest to... Co trzeba zrobić, jakie warunki spełnić, żeby suplement zarejestrować? Jest to wolna amerykanka, można powiedzieć, bo praktycznie rzecz biorąc, każdy podmiot działający na rynku może zgłosić, prowadzący działalność gospodarczą, może zgłosić produkt w rejestrze głównego inspektora sanitarnego, w rejestrze produktów prozdrowotnych, tak zwanych, to się tak nazywa fachowo. Wysyła się to drogą elektroniczną, wysyła się również drogą listem czy poleconym i w ciągu najbliższej godziny można ten produkt sprzedawać, czy to w sieci, czy w sklepie. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Tak. I tak naprawdę co, nikt tego nie sprawdza? Co to nie. Jest? Z czego to jest zrobione? Na tym etapie nikt tego nie sprawdza. Z tego co wiem, w ostatnim roku do GIS-u wpłynęło kilkanaście tysięcy zgłoszeń na różne nowe produkty, które są suplementami diety. Nie tylko suplementami diety, bo to też żywność wzbogacona, produkty dla sportowców różnego typu i tak dalej. Także to jest, tam tych definicji, tych produktów jest więcej niż tylko suplement diety. Na GIS ze względu na to, że tych wniosków jest tak dużo, ma bardzo duże opóźnienia w czynnościach kontrolnych, tak, dotyczących tych suplementów. I czas reakcji GIS-u może nawet trwać do roku czasu w tej chwili, albo i dłużej nawet. Okej, czyli to, co Pan powiedział, to ja rozumiem, że jest słaba kontrola nad jakością tych suplementów. Tak. Dobrze, to jest bardzo istotna sprawa. W takim razie to nie bardzo wiemy, jak się zachować. I będąc w aptece, czy w sklepie ze zdrową żywnością, które suplementy kupić? Jakiej suplementy? Jakiej marki? Jakiej firmy? Znaczy ja nie będę się tutaj bawił w reklamowanie powiedzmy jakiejś konkretnej firmy, czy powiedzmy... Ja o to nie proszę, panie magistrze, mi chodzi o to, co biedny konsument idzie do apteki, czy do sklepu i skąd wie, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre? Czy jest jakiś algorytm? Znaczy dla przeciętnego Kowalskiego takiego rozwiązania nie ma, bo żeby wybrać suplement, który jest dobry, to trzeba mieć przede wszystkim jakąś podstawową wiedzę dotyczącą składu tego suplementu. Jakie surowce zostały użyte do produkcji, gdzie został wyprodukowany, przez kogo i na ile jest to wiarygodna firma, czyli podmiot działający na rynku na dużą skalę. Bo tylko takimi parametrami, nie mając badań takiego produktu, możemy się kierować. Tylko i wyłącznie. A czy cena ma znaczenie? Nie. Mogą być podrabiane
produkty, które nie zawierają żadnych substancji deklarowanych nawet w ulotce tego suplementu diety, albo nie mające w ogóle substancji czynnych, a mogą mieć bardzo wysoką cenę. I na odwrót. I na odwrót. I na odwrót. No to w zasadzie nie da pan żadnej recepty, no nie wiemy, no bo... dalej. To raczej poczta pantoflowa, tak? Tak, jeżeli tak, ktoś tak. użyje i pomoże nie, no mu. Jeżeli to na zasadzie takiej po prostu to zostają fora internetowe, powiedzmy jakieś fora medycyny alternatywnej, czy powiedzmy medycyny klasycznej, która powiedzmy, gdzie pacjenci czy klienci tych produktów wymieniają między sobą informacje i sugerują regulacje jakichś procesów fizjologicznych, no bo suplement diety nie może leczyć, tak? No tak. No i tak. To na takiej zasadzie. No właśnie. Tak teraz sobie pomyślałem na szybko, że w takim razie są firmy, które w określony sposób sprzedają, tak? Czyli w tak zwanym marketingu sieciowym. Tak. To znaczy, że ta wiarygodność już jest większa, prawda? Znaczy można tak powiedzieć, natomiast to jest kwestia przede wszystkim, jaka to jest firma, czy ta firma stawia bardziej na jakość, jak długo czy na rynku? Cenę, jak długo na rynku jest, no bo produkt może być drogim produktem, ale to nie świadczy o tym, że on będzie dobrym produktem. Tak? Panie magistrze, a już jak wracam do mojego pierwotnego pytania, czy suplementy dzisiaj są nieodzowne? No, suplementy są nieodzowne, chyba że będziemy po prostu spożywać żywność, która jest w pełni wartościowa. No, obecnie mamy do czynienia w większości produktów żywieniowych, żywności, którą spożywamy, po prostu z produktami, które mają obniżone zawartości produktów odżywczych, zarówno odżywczych, jak i witamin i minerałów. No, prawdopodobnie Tadeusz Rolnik czy Robert Wagner, oni chyba nie muszą suplementować się, prawda? Mają swoje naturalne produkty. O tym też jeszcze będziemy rozmawiać. Planujemy wywiad z Robertem Wagnerem. Dobrze, panie Januszu, w takim razie moje pytanie jest takie. Czy są jakieś objawy, jakieś symptomy, gdzie no, powinniśmy brać te suplementy, czy pomyśleć o nich, czy też profilaktycznie? Znaczy ja jestem zwolennikiem stosowania suplementacji profilaktycznie, bez względu na to, czy mamy jakiekolwiek objawy związane z niedoborem witamin, czy minerałów, czy produktów odżywczych. Natomiast w jakichś tam powiedzmy dawkach niedużych, które nam uzupełniają niedobory w diecie. Najlepiej, żeby to były takie suplementy diety, które, czy żywność fortyfikowana, tak zwana, czyli wzbogacona, które są pochodzenia organicznego, czyli pochodzą z organicznych upraw. Proszę Państwa, zwracajmy uwagę na skład, czyli czy pochodzenie organiczne. I czy składniki użyte są w tych produktach mają certyfikaty ekologiczne, tak? A teraz w jakiej postaci, czy kapsułki, czy tabletki, czy w postaci płynnej, czy liofilizacja. Znaczy, ja jestem zwolennikiem również stosowania takich preparatów, które zawierają jak najmniej substancji pomocniczych, szczególnie syntetycznych. Czyli najbardziej skłaniałbym się do preparatów płynnych, które są na tym naturalnymi ekstraktami jakichś surowców roślinnych albo na przykład ziół, gdzie ilość substancji pomocniczych, czy powiedzmy dodatkowych, czy korygujących smak, czy konserwantów jest jak najmniejsza lub zerowa najlepiej. Dobrze, czyli postać płynna najlepiej. I wspomniał pan o ziołach. No, do ziół się wraca, prawda? Tak. Zioła były jak świat światem. Oczywiście. Szkoda, że tak mało jest tych ziół na rynku, prawda? No bo nie ma zbyt wielu preparatów takich ziołowych dobrych. Dobrze. Panie Januszu, gdybyśmy tak na zakończenie naszego programu chcieli powiedzieć naszym widzom, gdzie powinniśmy zwrócić uwagę, na jakie suplementy, nie w sensie firmy, tylko jakie witaminy, minerały z pana doświadczenia no, brakuje nam w organizmie i co powinniśmy brać na co dzień? To profilaktyce, o której pan mówił. Tak, ale tutaj według mnie największym problemem w tej chwili są pierwiastki śladowe, szczególnie pochodne z grupy platynowców, głównie pallad, osmi, erytlatyna, to są pierwiastki, czy związki tych pierwiastków, które no nie mamy ich w glebie, tak? To są najczęściej pierwiastki występujące w skałach wulkanicznych różnego typu.
To są również pierwiastki występujące w takich roślinach jak aloes, czy na przykład winogrona. I w czerwonych. Oraz konopie. O, konopie. Oraz konopie, tak, tak, tak. Niewiele osób o tym wie, że to też jest coś, co nam pomaga zachować dobrostan i zapobiegać. No. Suplementy nawet nie mogą w tej chwili zapobiegać chorobom, tak? Ale możemy tak powiedzieć, że one utrzymują homeostazę w organizmie, tak? Homeostazę. Dokładnie. Czyli przywracają naturalne funkcje organizmu, jak gdyby, i funkcja... I organizm sam jest lekarzem, reguluje, prawda, dla siebie. Dokładnie. Te funkcje naprawcze. Dokładnie. Czyli tak, powiedział pan, że minerały bardzo rzadkie, jak pan wymienił. Tak, no i oczywiście wszystkie podstawowe witaminy i minerały, tak, z którymi mamy do czynienia. No, właśnie, bardziej nam brakuje witamin czy minerałów? Jednego i drugiego. Mhm. Co roku mamy coraz mniej w żywności i witamin, i minerałów. Mhm. Mało tego, mamy również w tej chwili co roku coraz mniej produktów odżywczych, czyli tłuszczów i białek. No, ciekawe. To jest ciekawe. To jest. A coraz więcej czego? Cukru. Cukru. No właśnie. Znowu ten cukier, proszę Państwa. Kiedyś słyszałem określenie Cejrowskiego, który powiedział, że dzisiaj największym narkotykiem na tym świecie jest niestety cukier. Tak. I cukier jest wszędzie. Dobrze. Z tych minerałów, których jeszcze warto wspomnieć, no to przede wszystkim selen, którego brakuje, bor, którego bardzo brakuje, a którego nie mamy w żadnym suplemencie w tej chwili. Mhm. Właśnie, panie Januszu, bo... Cynk. Właśnie, chodzi o to, że... Powiedzmy, że mam 40 lat, oczywiście ja mam dużo więcej, tylko mówię, mam 40 lat, powinienem dbać o to swoje zdrowie, nie robiłem jakichś badań większych i właśnie co powinienem brać profilaktycznie, czy wszystko, czyli wszystkie minerały, witaminy, czy są szczególne, które brak których spowoduje nasze problemy ze zdrowiem. Znaczy to nie jest tak, że brak... No mówi się tyle o D3 na przykład, tak? Że ona jest nieodzowna, że słońce w naszym położeniu jest... Znaczy D3 ja uważam, że to jest... Znaczy powiem tak, już tyle powiedziano na temat D3, o jej dobroczynnym działaniu, bo to nie jest tylko witamina, ale również... Ale my chcemy usłyszeć od farmaceuty. No tak, no ale to wiadomo, że to jest nieodzowne dla naszego zdrowia, dla zachowania homeostazy w organizmie i jeżeli chcemy, żeby nas na przykład immunologiczny i hormonalny pracował normalnie, no to jest to nieodzowne i ten poziom witaminy jest o tyle ważny, tej metabolitu 25H, żeby w przypadku na przykład infekcji, która nas dotyka, czy stresu, który poddany jest organizm, różnego typu to może być stres, ten poziom metabolitu nieaktywnego 25H był na wysokim poziomie, dlatego, że on jest potrzebny... Co to znaczy wysokim? Bo też się słyszy setka, powyżej setki? Znaczy ja osobiście nie chcę sugerować pacjentom, czy tam widzą, powiedzmy, jakichś określonych poziomów. No wiemy, że normy w tej chwili jest chyba 30, tak? Od 30. Znaczy nie, od 30. Znaczy dobrym rozwiązaniem jest po prostu norma na poziomie na przykład do 50-60. Ja osobiście utrzymuję sobie poziom około 100 nanogramów na mililitr. Dobrze. Czyli tak, D3 powinniśmy profilaktycznie w naszej szerokości geograficznej i to jest pewne. Tak. Dalej wspominał pan selen, cynk. Tak. Tak, to jest to pierwiastki jest to... śladowe. No i oczywiście pierwiastki... całe spektrum witamin z grupy B, szczególnie witamina A, która współdziała z witaminą D3 w regulacji genów naprawczych. Właśnie, czy powiedzmy witaminę A, no można zastąpić na przykład masłem takim wysokoprocentowym. Są śladowe ilości są witaminy A. Śladowe ilości, tak? Nawet w tym wysokotłuszczowym ponad 82. Ja polecam generalnie prowitaminę A pochodzenia naturalnego, czyli roślinną. Czyli beta-karoten po prostu. Beta-karoten. Natomiast nie polecam witaminy A pochodzenia zwierzęcego, głównie z ryb, dlatego że no, mamy do czynienia z dużym skażeniem tych produktów. Tak, to prawda. Dobrze, panie Januszu, bardzo, bardzo dziękuję panu za wizytę na naszym kanale. Dziękuję. Pamiętajcie państwo o subskrybowaniu naszego kanału, piszcie komentarze, lajkujcie. Dziękuję, do zobaczenia.